Zdjąłeś ze mnie wór pokutny i przypasałeś mnie radością. I dlatego dzisiaj będzie pół żartem, pół serio. Trochę radości nie zaszkodzi. To nic nowego, że obserwuję i wyciągam wnioski. Większość znajomych doskonale o tym wie. Może wydają się być osobą na wszystkich obojętną, ale nie jest tak. Przy tym wyciągnąć ode mnie te wnioski z obserwacji, tu by już trzeba zdobyć moje zaufanie. Jeśli się przekonam o kimś, że to, co powiem, nie wypłynie na zewnątrz, mogę powierzyć swoje obserwacje, które nie służą do rzucania na wiatr. Co innego, kiedy piszę w internecie. Tu wieje jak cholera. Obserwacje, którymi chcę tutaj szastać, są, powiedzmy sobie szczerze, błahe i śmieszne. Pośmiejmy się za tym razem. Temat pierwszy: wiatry. Zaczyna się globalne straszenie huraganami. Będzie prawdopodobnie nawalać żabami i Bóg wie czym jeszcze. Byle nie osami, bo ja się stąd zmywam na Hawaje albo do Honolulu. Dlaczego tam? Trochę dlatego, że lubię blokowiska i trochę dlatego, że w polskich uszach śmiesznie brzmi nazwa miasta. Honolulu. Mam wesołe usposobienie i lubię śmieszne rzeczy. Przeżyłam 5 lat w Szwajcarii, kraju helwetów, którzy w tyle mają wiatry. Jak to brzmi? Nauczyłam się od nich, że pogoda zawsze jakaś musi być i że nie ma się czym przejmować. Orkan wiejący ponad 200 km na godzinę? Nie ma problemu. Bierzemy deskę windsurfingową i idziemy na fale na Jeziorze Bodeńskim. Oni tak robią, serio. Tam się nikt nie boi pogody. Tam nikt nikogo nią nie straszy. Zaraziłam się tym od nich. Tymczasem podobno znowu winter is coming. Więc kupiłam kolejny baniak płynu do spryskiwacza do minus 20. I żeby potem nie było, że zima ponownie zaskoczyła drogowców, ja mówię, że idzie. Czytajcie bloga cioci Jael. To nigdy nie będziecie niczym zaskoczeni. Tylko przed końcem świata was nie ostrzegę, bo nie znam dnia ani godziny. No i wyprowadzam się, nim to nastąpi.